Radio Końcika. Jankowski, kłaniamy się Państwu w drugiej części audycji i witamy również naszego drugiego gościa, Leszek Wielgo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Poland In, czyli polskojęzyczny serwis TVP. Dobrze, że już jest po tym rajdzie. Rozmawiamy o Brexicie. Z tego, co czytałem, to parlament brytyjski ma się zebrać dopiero po świętach wielkanocnych. Do tego czasu mają trwać intensywne konsultacje międzypartyjne. I czy wynikiem tych konsultacji może być Brexit szybszy niż ten zapowiedziany do 31 października. To ja pozwolę sobie wejść jeszcze w słowo, bo rozmawiałem ostatnio z bardzo prominentnym polskim politykiem, nie zdradzę jego nazwiska, anonimowo mi powiedział, że jest pełen nadziei, bo scenariusz, który on zakładał, zaczyna się powoli spełniać, a ten scenariusz brzmi: Wielka Brytania zostaje w Unii Europejskiej. W tej chwili cały czas właściwie teoretycznie wszystkie opcje są ciągle na stole. Wszystko jest możliwe. Natomiast żeby za bardzo nie mącić w głowie słuchaczom z tymi wszystkimi możliwymi rozwiązaniami, warto zwrócić uwagę, że jakby na dwie rzeczy, które się stały w minionym tygodniu po tym szczycie europejskim, który dał Wielkiej Brytanii czas do końca października. Otóż no właśnie. Kiedy okazało się, że po tych ponad dwóch latach, że pani premier nie jest w stanie uzyskać poparcia wystarczającego swojej własnej partii konserwatywnej dla porozumienia, które wypracowała z Brukselą, teraz w geście rozpaczy zaczyna negocjacje z Partią Pracy. Jedni się cieszą, że to będzie taki szerszy konsensus, bo ci twardogłowi z partii konserwatywnej po prostu to nie można się z nimi dogadać, więc dobrze, że teraz będzie taki szerszy narodowy konsensus. Inni załamują ręce i zwracają uwagę na to, jaka jest ta Partia Pracy w tej chwili, bo to nie jest taka centrowa socjaldemokracja jak za czasów Blaira czy jego następcy Browna, tylko to jest ostra lewica, to jest im bliżej do Hezbollah i do Putina niż do Stanów Zjednoczonych. I gdyby więc to porozumienie turystów tak naprawdę z tymi lejburzystami, o których mówisz, takimi właściwie troskistami, tak, to jest śmierć dla partii konserwatywnej. Rzeczywiście generalnie to, jak partia, jaką nieudolność i jaką impotencję partia konserwatywna pokazała w sprawie Brexitu, no na pewno zostanie jej policzone. Historia na pewno ją podsumuje bardzo, bardzo surowo za to rzeczywiście. No, ale z drugiej strony, jak konserwatyści, czy jak ta partia unionistów z Irlandii Północnej mogła zgodzić się na porozumienie wynegocjowane z Europą, które zakłada de facto rozpad państwa? Bo do tego się sprowadzają te backstopy wszystkie i o to się sprawa rozbija, o Irlandię Północną. To jest tak naprawdę kwestia interpretacji, dlatego że to jest nierozwiązywalne, bo albo wróci granica w Irlandii, między Irlandią Północną a Irlandią i wtedy Wielka Brytania dokona Brexitu, ale to doprowadzi do wznowienia konfliktu w Irlandii Północnej, bo jednym z fundamentów porozumienia wielkopiątkowego z 1998 roku było zniesienie tej granicy. No właśnie więc albo zniesiemy, albo postawimy z powrotem granicę i dokonamy Brexitu, albo Brexitu nie będzie i nie będzie tej granicy. I de facto to wszystko, co teraz dzieje się w Londynie, tak uważam, taka jest moja ocena, to jest pełzające pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Tylko, że jak się popatrzy na najnowsze badania, taką mapkę ostatnio widziałem, Sun zamieścił taką mapę. Cała Anglia na czerwono, na nie. Na tak dla Brexitu, a tylko obwarzanek, jest taka obwodnica wokół Londynu M25, M25. Wewnątrz tego obwarzanka jest dla Europy, na niebiesko. A cała Anglia w mniejszym, większym stopniu jest na czerwono. Anglia chce wyjść z Unii. Szkocja jest przeciwko, Szkocja jest za pozostaniem i Walia tak samo. Walia nie jestem do końca pewien, ale Szkocja na pewno w proporcjach 30 do 70 mniej więcej. Walia musiałbym sprawdzić. Walia była za wyjściem zdecydowanie. Za wyjściem też, tak. Czyli Walia i Anglia na pewno. Ten kraj znajduje się de facto w przededniu rozpadu. No z tym mamy do czynienia.
czynienia, panowie. I tu wejdę jeszcze raz słowo i rozmawiałem, powołam się jeszcze raz na tego prominentnego polityka polskiego, który powiedział coś takiego, że tu są czynni inni szatani i tym innym szatanom zależy na tym, żeby Wielka Brytania po prostu się rozpadła. Rozpadła na Szkocję, rozpadła na Anglię, rozpadła na Irlandię Północną, która być może pójdzie do Irlandii, że tak naprawdę chodzi o rozpad Zjednoczonego Królestwa. I kiedy zapytałem go, o co chodzi, jacy to są inni szatani, on wymienił mi między innymi, podkreślam, między innymi Francję. Tak? Panie redaktorze. Ja bym wymienił inny kraj. Jeszcze inny kraj. Kraj, co do którego Anglia popełniła, tak w ocenie większości historyków, w XIX wieku podstawowy błąd i pozwoliła się temu krajowi zjednoczyć. Chodzi o Niemcy oczywiście. To jest ta rywalizacja, z którą mamy do czynienia od 150 lat w Europie i ta rywalizacja doprowadziła do dwóch wojen światowych. To inny kraj, który leży na wschód od Polski. Mnie się zdaje, że to właśnie temu krajowi najbardziej zależy. Na wschód od Polski. Tak mi się zdaje. Ja mam przed sobą w tej chwili, nawiązując do tego, co, o czym była mowa, tygodnik Spectator, jest nowy sondaż, z którego wynika, że 44% ankietowanych jest za twardym Brexitem, ale uwaga, niewiele mniej, bo 42% są za tym, żeby w ogóle pozostać, czyli no, kraj jest w dalszym ciągu rozdarty na pół. Czyli drugie referendum nie ma sensu? Problem z drugim referendum jest taki, że to ciekawe pytanie w kontekście tego nowego etapu, to znaczy negocjacji między konserwatystami i Partią Pracy. Dlatego, że premier May jest zdecydowanie przeciwna drugiemu referendum, uważa, że to byłoby niedemokratyczne, że naród się wypowiedział w pierwszym referendum. Natomiast Corbyn dąży do drugiego referendum właśnie. I generalnie jakby to, co wynika z tego nowego etapu, który będzie polegał teraz na negocjacjach pani May z Jeremym Corbynem, bardzo wzrasta prawdopodobieństwo miękkiego Brexitu, dlatego że Partia Pracy chce zdecydowanie bardziej miękkiego Brexitu niż Partia Konserwatywna, chce pozostania w Unii Celnej i chce zachowania również elementów członkostwa Wielkiej Brytanii, udziału Wielkiej Brytanii jakiegoś we wspólnym rynku. Także sam fakt, że dochodzi do tych rozmów między rządem i opozycją, Ale to nie zadowoli zwolenników Brexitu, takie rozwiązanie. To rozwiązanie tak naprawdę norweskie, tak? No jeszcze w zeszłym roku, w listopadzie. To jedli tę żabę, czy już jedzą od 3 lat, żeby teraz się zgodzić właściwie na pozostanie w Unii, no bo to de facto oznacza na pewno wolny przepływ osób. No. Przypomnijmy, że jeszcze w zeszłym roku, w listopadzie, kiedy pani premier ogłosiła tak zwany plan z Checkers, to się nazywało, wtedy podał się do dymisji na znak protestu minister spraw zagranicznych ówczesny Boris Johnson i również sam minister do spraw Brexitu David Davis. I Boris Johnson, który nie przebierał słów, napisał wtedy, że pani premier założyła w Wielkiej Brytanii kamizelkę zamachowca samobójcy i wręczyła detonator Brukseli. Więc takie to wzbudza emocje wśród zwolenników tego odzyskania kontroli, jak oni to nazywają, take back control, czyli przywrócenie Wielkiej Brytanii pełnej suwerenności. Ale to jest... To był główny slogan kampanii popierającej Brexit. Ale take back control. Tak, ale to jest jakby odchodząc no do tego... To mają tę kontrolę. No, widać, że kontrolę stracili wszyscy. To jest paradoks tak naprawdę, bo głównym hasłem było take back control, a w tej chwili rząd oddał kontrolę parlamentowi i parlament też się nie potrafi dogadać. Tak naprawdę nikt nie ma kontroli nad tym procesem. A kiedy wybory najbliższe w Wielkiej Brytanii? To jest kolejne pytanie. Najbliższe 23 maja. To już za chwilę. Tak, będą to wybory europejskie. Bo tak. Wielka Brytania, zostając w Unii Europejskiej, wybory w Polsce są 26, bo to jest niedziela. W Wielkiej Brytanii tradycyjnie wybory odbywają się w czwartki. Więc 23 maja będą wybory europejskie i według badań wygrają te wybory w cuglach lejburzyści, co z kolei prawdopodobnie, jeżeli do tego dojdzie, może zmienić układ sił w Parlamencie Europejskim na sondaży, które pokazują, że będzie dominowała prawica.
zadecydować o tym, że jednak lewica będzie to budowała. Czy w takim razie w Wielkiej Brytanii odbędą się wybory europejskie? Jeżeli Wielka Brytania do 23 będzie w Unii, to musi przeprowadzić wybory europejskie. To był jeden z warunków, na jaki zgodziła się Unia Europejska przedłużyć Brexit do 31 października, co nie znaczy, że Brexit musi się odbyć 31 października, bo on się może odbyć 15 maja i wtedy wyborów nie będzie. Jeżeli się dogadają, zaakceptują to porozumienie, ale moim zdaniem to jest niemożliwe z tych względów, o których rozmawiamy w tej chwili. Wielka Brytania, ściśle mówiąc, nie musi wziąć udziału w wyborach europejskich, ale wtedy musiałaby wyjść z Unii do 1 czerwca. Czyli no tak. Jest dużo bardziej prawdopodobne, że weźmie udział i wykorzysta ten okres do końca października, z tym, że to jest data graniczna. Ile możecie wygrają te wybory w cuglach, tak pokazują wszystkie badania. Czy państwo jeszcze rozumieją przed radioodbiornikami, o czym my mówimy? Czy zapisujecie sobie na karteczkach, kiedy do kiedy musieliby wyjść, kiedy, jakie wybory? A wybory parlamentarne kiedy w Wielkiej Brytanii? Kiedy zadecydują o tym parlament? Nie, nie. Wybory są, poprzednie były w 2015, czyli gdyby jeżeli nie zostaną zwołane przedterminowe, no to w 2020. Tam nie ma sztywnych kadencji w parlamencie brytyjskim. To nie jest tak jak w Polsce. Tam decyduje, kadencja dobrze może trwać 4 lata i 6. Jeżeli parlament zdecyduje, tak, że na ogół jest taka, tak się przyjęło, że rząd, który ma poczucie, czuje się dobrze, ma poczucie, że jest w stanie wygrać, na ogół zwołuje wybory po 4 latach, czyli rok przed tym. Jak widzi, że sondaże pokazują, że wygra, chociaż może się przeliczyć, tak jak premier May zresztą, która miała większość, straciła ją i teraz współrządzi tak naprawdę w koalicji z kim? No właśnie z DUP, czyli z tą partią unionistów północnej Irlandii, którzy nigdy w życiu się nie zgodzą na przywrócenie granicy. No, z tego, co się orientuję, to zwolennicy Brexitu i jego przeciwnicy są zarówno w partii konserwatywnej, są w partii to pracy, prawda. Tak? To wygląda ten podział? Tak. To absolutnie nie jest podział partyjny, to idzie w absolutnie tak. Podział. Tego nie widać w przypadku partii pracy, ale to jest złudzenie optyczne, dlatego że partia pracy jest tak samo podzielona, tylko ona teraz jest, dotychczas była w tej komfortowej sytuacji, że jest opozycją, więc może z boku tylko krytykować, za nic nie ponosi odpowiedzialności, niczego nie musi sama rozwiązywać. Natomiast prawda jest taka, że oni też muszą bardzo uważać, dlatego że w północnych regionach robotniczych, które tradycyjnie głosują na partię pracy, było bardzo silne poparcie dla Brexitu, dla wyjścia z Unii Europejskiej. Czyli gdyby przyszło co do czego, gdyby partia pracy musiała wyłożyć karty na stół, a nie tylko przybierać pozy jako opozycja, no to by się okazało, że jest właściwie tak samo podzielona jak partia konserwatywna. Natomiast wracając do sedna tego bolesnego problemu, ja się dziwię, szczerze mówiąc, no, emocje ludziom przesłaniają racjonalną ocenę, ale dziwię się, że ludzie skądinąd bardzo inteligentni, dobrze wykształceni, nie rozumieją, że ten deal, który się cały czas wymyka, że on z definicji, z natury rzeczy musi być kompromisem. Obie strony muszą ustąpić, żeby można było ten deal osiągnąć. Nie da się niczego osiągnąć, jeżeli każdy będzie chciał wszystko dla siebie, całą kołdrę ściągnąć na siebie. To jest niemożliwe. To musi być kompromis. To jest kompromis między zdrowiem gospodarki brytyjskiej i tą suwerennością, którą chcą odzyskać, i kompromis między przywilejami przynależności do wspólnego rynku i swobodnym przepływem obywateli, bo Wielka Brytania, to jest kwadratura koła. Wielka Brytania chce oczywiście korzystać z dobrodziejstw wspólnego rynku, no bo kto by nie chciał, to jest kolosalny przywilej, ale jednocześnie chce powstrzymać, a przynajmniej zahamować swobodny przepływ obywateli. Unia Europejska mówi absolutnie nie, to jest jeden z fundamentów wspólnoty, absolutnie. Panowie, takie pytanie, może naiwne, może trochę głupie, ale w większości naszych słuchaczy Wielka Brytania kojarzy się z monarchią. Jest to królestwo, na czele którego stoi królowa Elżbieta. Zjednoczone królestwo, na którego czele jeszcze stoi ciągle Elżbieta II. Czy jest wam znana jakaś wypowiedź na przykład królowej czy generalnie pałacu na ten temat Brexitu? Czy królowa jest za, królowa jest przeciw? Czy może powinna waszym zdaniem powiedzieć cokolwiek w tej sprawie do narodu? Monarchia została przywołana do porządku w tym kraju w XVII wieku. Była wojna domowa między zwolennikami parlamentu i zwolennikami monarchii absolutnej. Wygrali zwolennicy parlamentu. Od tego czasu monarchia siedzi cicho, zasadniczo, pełni rolę reprezentacyjną i nie miesza się do wielkiej polityki.
A to jest królestwo, to ono by utraciło w takim razie panowanie. Królowa utraciłaby panowanie nad swoją koroną. Królowa mianuje premiera. No, tak. Czyli królowa mówi to, co jej premier każe powiedzieć, tak? Królowa wygłasza co roku, tak? Program legislacyjny rządu. Ale to jest, ale ona to po prostu zwyczajowo. Że ona to odczytuje program. I każdy jest... premier z pierwszą wizytą tak. po błogosławieństwo jedzie do pałacu Buckingham. Natomiast to, o czym tam królowa rozmawia z premierem, zostaje tajemnicą, ale jeżeli ktoś z panów i ktoś z państwa oglądał świetny serial na Netflixie The Crown o królowej Elżbiecie II, to tam jest kilka spotkań z premierami bardzo ciekawie przedstawionych. W tym, tak, między innymi z Churchillem, tak? Też tak. Tak, ale to się bywa. Więc korona wywiera wpływ na politykę, ale on jest bardzo dyskretny i on jest niewidoczny dla poddanych. Tak. To się odbywa dyskretnie i oczywiście politycy bardzo się liczą ze zdaniem królowej i cenią jej zdanie. To, na przykład Tony Blair, który wydawałoby się, że przywódca Partii Pracy, która jest no, z natury rzeczy niechętnie nastawiona do monarchii, będzie bardzo krytyczny wobec królowej. Tymczasem on w autobiografii swojej mówi o królowej z ogromnym uznaniem i to nie jest tylko grzecznościowe, tylko był pod ogromnym wrażeniem jej znajomości, stosunków międzynarodowych i roztropności tego, co mówiła w ważnych sprawach. Także absolutnie tak, jak mówisz, liczą się z jej zdaniem, tylko jest to bardzo dyskretne. Królowa nie wyjdzie i nie powie Brytyjczykom, jak mają głosować. No, szczególnie przy tak spolaryzowanym społeczeństwie, w takiej sytuacji, gdzie jest... No to w takim razie kolejne może pytanie. Poprzeć ani jednej, ani drugiej frakcji. Panowie, to pytanie bardziej strategiczne, bardziej o dalekosiężne skutki tego bałaganu, który teraz na Wyspach jest. Czy królowa Elżbieta II, w waszym zdaniem, widzicie taki scenariusz, jest ostatnią monarchinią, ostatnim królem Zjednoczonego Królestwa? Adam, czy się uśmiecha? Ja nie wiem, bo to, jak popatrzy się na tę kolejkę, która jest tam do tego, no to jest w czym wybierać, więc ja nie sądzę, żeby... Ale czy upadnie z jednym... Spokojnie. Upadnie, bo tam tych badań już było 100 tysięcy. Nie wiesz, ile kosztuje utrzymanie każdego z poddanych korony? Właśnie. 80 pensów rocznie. Ile Matka Boska kosztuje? Proszę. Radio Koncika. Wy to kapel. Australia też niedawno już 15 lat temu było referendum, w którym Australia się wypowiedziała, że ona jednak woli być królową. Także tym bardziej Wyspy Brytyjskie w nadchodzącym horyzoncie czasowym, jak tam patrzę na 30 lat do przodu, królowa Elżbieta II pewno tak długo nie będzie rządzić, ale są następni, jest książę Karol, są jego synowie, jako następcy tronu. Moim zdaniem monarchia absolutnie nie jest zagrożona w Wielkiej Brytanii, choć kraj, tak jak mówiłem na początku, stoi naprawdę przed poważną groźbą rozpadu. Zatem nawet gdyby się oderwała Szkocja, nawet gdyby się oderwała Walia i Irlandia Północna, to Elżbieta II będzie w dalszym ciągu królową Anglii, tak jak było kiedyś. No więc, i głową kościoła. Więc rozpad królestwa nie musi automatycznie pociągać za sobą upadku. Ale wróćmy może na ziemię. Do przyszłości Europy, chyba nie prosimy się, jak mówiliśmy, specjalnie obawiać, ale przyszłość pani premier Theresa May chyba już się nie rysuje w takich różnych barwach. To już wiadomo, bo przydałoby się jednak to nowe rozdanie. No tak czy inaczej. Ona straciła autorytet swojej własnej partii, straciła autorytet w parlamencie. Pani May jest ciągle premierem dlatego, że to jest za trudne. Ale poczuła misję i ona stwierdziła, że musi po prostu doprowadzić do tego Brexitu tak albo tak. I dlatego się tak kurczowo trzyma tego stołka. Czy w pewnym momencie ktoś wytłumaczy sobie, jak odejdziesz, to może zrobi się trochę świeżego powietrza i może inaczej spojrzy na sprawę. Że ona się trzyma kluczowo z stołka, dlatego że ona by nie byłaby się w stanie utrzymać, gdyby ktoś inny chciał przejąć ster tego pijanego okrętu. Ale w tej chwili zmiana indywidualna niczego nie zmieni. To nie na tym polega, że premier taki czy inny nie jest w stanie tego rozwiązać, tylko kraj jest podzielony na pół. Partia konserwatywna jest podzielona na pół, partia pracy jest podzielona, partia rządząca jest podzielona na pół, opozycja jest podzielona na pół. Tutaj
żaden magnet tego nie rozwiąże. No. Podziały polskie to w ogóle przed tym to wydają się dziecinne. Nie, ta partia rządząca jest na pół. Nie, właśnie no. Podzielona opozycja jest na pół. Podzielona, że naród jest na pół podzielony, a całemu krajowi Indication vote, coś takiego, że miał pokazać, no, jakie są nastroje w izbie gmin i jakie opcje mają szansę przegłosowania. Tam były przypadki, kiedy za propozycją rządu głosowała tylko 1/6 posłów partii konserwatywnych. No, jesteśmy w stanie wyobrazić głosowanie w Sejmie, gdzie 5/6 posłów Prawa i Sprawiedliwości głosuje przeciwko rządowi premiera Morawieckiego. Tak wygląda taking back control, że właśnie nikt nie ma kontroli. No, tak wygląda taki, znaczy detonator ma Bukselę. No, tak jak powiedział po raz pierwszy. Dokładnie Donald Tusk. Czy ktoś jeszcze inny? Słucham. Donald Tusk ma ten detonator. Znaczy Donald Tusk dosyć sprytnie pojawił się jako frontman całego procesu negocjacyjnego, bo tak naprawdę to głównym negocjatorem jest Michel Barnier, o ile pamiętam. Tak. Ten pan pozostaje gdzieś w cieniu, natomiast na plakatach w trakcie demokracji popierającej pozostanie Unii Europejskiej wszyscy myśli, może nie wszyscy, ale pojawiały się wtedy Donalda Tuska. Taką twarzą został, tak. Został taką twarzą i to z politycznego punktu widzenia to jest jakieś zbieranie kapitału przez Donalda Tuska, absolutnie. Co dalej zrobić z tym kapitałem, to się okaże. Drodzy Państwo, wysłuchaliście, jeśli dobrze liczę, mniej więcej 40 lub 45 odcinka audycji Świat 24 na antenie Polskiego Radia 24. W drugiej części naszym gościem był redaktor Poland In, pan Leszek Wielgo. Dziękujemy panu. Angielskojęzycznego serwisu Telewizji Polskiej. Tak jest, angielskojęzycznego serwisu Telewizji Polskiej. Po mojej lewicy siedział współprowadzący, czyli Grzegorz Adamczyk, któremu również dziękujemy serdecznie za udział w programie. A po mojej prawicy siedział współprowadzący ten program Grzegorz Jankowski, któremu również serdecznie dziękujemy za udział w programie. Za tydzień święta Wielkiej Nocy. Nie ma nas na antenie, ale wrócimy już za 2 tygodnie. Dzisiaj dziękujemy za uwagę. Dobrej nocy. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Bogumił Husajnow, dobry wieczór. Koniec tego tygodnia przyniósł kolejne zaostrzenie relacji rosyjsko-białoruskich. Rosjanie wprowadzili embargo na import białoruskich jabłek i gruszek, twierdząc, że owoce pochodzą z krajów wcześniej objętych embargiem spożywczym. Niezależni rosyjscy eksperci wiążą tę decyzję z konfliktem handlowym na linii Moskwa-Mińsk. W studiu Michał Potocki, publicysta dziennika Gazety Prawnej. Kłaniam się. Dobry wieczór. Decyzje Rosjan nie podobają się prezydentowi Białorusi Aleksandrowi Łukaszence, który nazwał je wykręcaniem rąk i wywieraniem presji na jego kraj. Białoruski przywódca zagroził, że rozpocznie nieplanowany wcześniej remont pociągu tranzytowego Przyjaźń, którym jest dostarczana ropa naftowa z Rosji do krajów Unii Europejskiej. Czy taki ruch ze strony Mińska bardzo by zabolał Moskwę? No on jest... To jest dobre pytanie, dlatego że my do tej pory nie wiemy, no jak długo na przykład ta rura musiałaby zostać, czy ruch przez tę rurę ropy musiałby zostać wstrzymany. Tym bardziej, że są duże rozbieżności pomiędzy samymi Białorusinami i Rosjanami co do tego, czy w ogóle zamknięcie przepływu ropy byłoby konieczne. Rosjanie mówią, że remont taki generalny, jaki planują Białorusini, wcale nie jest niezbędny i że spokojnie da się prace konserwacyjne przeprowadzić bez wstrzymania przepływu ropy naftowej przez rurociąg Przyjaźń. No ale niewątpliwie, gdyby się okazało tak nieszczęśliwie z punktu widzenia Rosji, że Białorusi zagrać na nosie, to rzeczywiście byłby to problem, no bo rurociąg Przyjaźń jest jednym z tych szlaków, którym 1% surowiec trafia do Europy Zachodniej, ale do Zachodniej i do Polski także. No do Polski także, ale jest tutaj właśnie jedno ale tego typu, że to nie jest, że to byłby krok obosieczny, broń obosieczna, dlatego że Białorusini dostają za tranzyt bardzo poważne pieniądze, w przeciwieństwie do tego, co na przykład Polska otrzymuje za tranzyt rosyjskiego gazu, bo to wynika skąd z zapisów kontraktowych, to dla Białorusi tranzyt rosyjskich surowców energetycznych jest pewną istotną pozycją w budżecie. Kurwa, cierpliwość końską. Nie powinno to potrwać długo, na to wskazuje niejako logika. Ale z drugiej strony jest to bardziej z powodu tego, że w relacjach białorusko-rosyjskich jest coraz trudniej
Rosjanie wywierają coraz większą presję na Mińsku, na coraz większe jakby drzwi aspektów wzajemnych relacji. No i tutaj stoi pytanie, co to oznacza dla Białorusi, dla białoruskiej państwowości, niepodległości i suwerenności. To są podstawowe pytania. No właśnie, ale czy Białorusi wstać na taki dramatyczny gest, właśnie zamknięcie ropociągu Przyjaźń, czy mają jeszcze jakieś asy w rękawie, żeby dokuczyć Rosjanom? Bardziej Białoruś jest w pozycji państwa, które usiłuje opierać się naciskom rosyjskim. Znaczy Białoruś nie ma specjalnie warunków, żeby Rosji zaszkodzić realnie. Choćby ze względu na różnicę potencjałów i też stopień uzależnienia tego państwa od Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza w aspekcie gospodarczym. No właśnie, w gospodarce są absolutnie uzależnieni od Rosji. Duża część handlu zagranicznego to Rosja. Sprowadzanie w drugą stronę ropy naftowej rzeczonej, właśnie gazu ziemnego. Białoruska gospodarka opiera się właśnie na gazie. Tam większość to są elektrownie gazowe. Węgiel nie jest w ogóle stosowany, więc Białoruś nie jest się w stanie szybko przerzucić na inny rodzaj, na inny kierunek dostaw. Elektrownia atomowa budowana przez Rosjan, która w roku powinna zostać oprotestowana przez Litwę. Oprotestowana przez Litwę, ale też przez Polskę. Presja wojskowa. Rosjanie domagają się od paru lat coraz ostrzej zgody Białorusi na rozmieszczenie stałej bazy wojskowej na terenie tego kraju. Pierwszej bazy. Rosjanie nie mają tam baz wojskowych. Rosjanie mają dwie instalacje obsługi. Kilkunastoosobowe załogi, czyli kwestia nieistotna z punktu widzenia takiej strategicznej oceny sytuacji. Ale chcą mieć stałą bazę, która pozwalałaby przede wszystkim szachować Ukrainę, także od północy. Po drugie, dojść bliżej granic NATO, polskich, litewskich, łotewskich. No ale po trzecie też wpływać i naciskać również na sytuację wewnętrzną na Białorusi. Białoruś się temu opiera, nie dlatego, żeby była antyrosyjska, czy żeby jej władza była antyrosyjska, czy prozachodnia, bo tak oczywiście nie jest. Ale gra na swoją suwerenność. Dlatego, że każdy krok wstecz oznacza ograniczenie swobody działań Aleksandra Łukaszenki, a dla Aleksandra Łukaszenki, który rozważa kategoriami państwa, to ja każdy krok wstecz Białorusi jest krokiem. Żaden autokrata samodzielnie własnej woli nie zrzeka się swoich prerogatyw. Ale czy w takim razie Łukaszenka jest na straconej pozycji, bo przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od grudnia. Premier rosyjski Miedwiediew mówił o różnych wariantach przystąpienia Białorusi do związku z Rosją. Potem były te słynne historie związane z manewrem paliwowym, który zaproponowała Rosja. Czy to wszystko spowoduje to, że w pewnym momencie Łukaszenka będzie musiał się ugiąć? Być może. Pytanie bardziej dotyczy tego, w jakim stopniu się ugnie. Łukaszenka pokazał, że jest przywódcą, który umie wytrzymywać rosyjską presję. Bo to też rzeczywiście od grudnia mamy pewne przyspieszenie, ale tak naprawdę rosyjska presja na Białoruś trwa od 2008 roku, jedynie wcześniej. Wtedy Rosjanie zaczęli żądać tak, która jest operatorem sieci gazowej na Białorusi. Od 2008 roku, od wojny w Gruzji tak naprawdę, wtedy i jak na razie Mińskowi udało się większość tych żądań rosyjskich torpedować. Pytanie, na ile Rosja będzie zdeterminowana, żeby wymuszać na Białorusi pewne działania. Jeżeli będzie zdeterminowana, to może wymuszać, może po prostu Białoruś spróbować wziąć głowę, to znaczy ograniczyć dostawy gazu, ropy, wprowadzać ograniczenia handlowe, takie jak na przykład embargo na jabłka, z którym mamy teraz do czynienia. Nie pierwsze swoją drogą embargo na białoruskie jabłka, które Rosjanie wprowadzili w ostatniej dekadzie. Czy to, że te jabłka pochodzą między innymi z Polski? Bo Białoruś oczywiście czasami działa jak państwo kontrabandysta. Ostatnio była też historia o antracycie donbaskim, który przez Białoruś trafia na Ukrainę. Więc pewnie jakieś ziarnko prawdy w tym jest. Ale znów, Aleksander Łukaszenka mówi, jak to wy, nasi sojusznicy najbliżsi i my jako wasi jedyni sojusznicy w Europie, to przypomnijmy, że Białoruś jest jedynym formalnym sojusznikiem Federacji Rosyjskiej w Europie, no jak tak można brać i traktować, a okazuje się, że można. Czy co jest w takim razie w tych napiętych relacjach rosyjsko-białoruskich? Czy tu chodzi o takie prezydenta Władimira Putina?
że Władimirowi Putinowi bardzo mocno spadły notowania, sondaże, mówiąc wprost. Kiedy poprzednie sondaże tak mocno spadły, mieliśmy do czynienia z Krymem i z wojną w Zagłębiu Donieckim. Aneksja Krymu spowodowała momentalnie wzrost popularności Władimira Putina powyżej 80%. Związana z Krymem jednak się wyczerpuje. Wyczerpała się już chyba teraz, ale ta dywidenda związana z Krymem, ona trwała bardzo długo. Ona trwała parę lat. W związku z czym sukces potencjalny w postaci jakiejś formy przyspieszenia integracji z Białorusią, to niekoniecznie musi być aneksja Białorusi, tak jak to było do czynienia z Krymem. To może być utworzenie jakiejś formy, przynajmniej w scenariuszu rosyjskim, jakiejś formy ponadpaństwowej, ponadnarodowej, jakiejś formy konfederacji białorusko-rosyjskiej. Przyjęcie rosyjskiego rubla. O co chodziło Dmitrijowi Miedwiediewowi, o którym pan redaktor mówił w grudniu? Chodziło mu o to, Miedwiediew przedstawił dwa scenariusze dojścia do realizacji umowy, o której do niedawna już nikt nie pamiętał, to znaczy umowy o budowie tak zwanego państwa związkowego białorusko-rosyjskiego, podpisanej jeszcze w 1999 roku. Tak, to był następca Związku Białorusi i Rosji, następca Zbiru. Od 1999 roku dużo wody upłynęło i w Wołce, i w Świsłoczy przepływającej przez Mińsk, ale Rosjanie postanowili do niej wrócić. Te zapisy nie zostały wykonane, tej umowy. One przewidywały bardzo głęboką integrację państw, przede wszystkim integrację w sferze ekonomicznej. Między innymi mówi się właśnie o tym, że przyjmijcie rosyjskiego rubla jako walutę, co by pozbawiło oczywiście Białorusi manewru przede wszystkim, możliwości kształtowania polityki walutowej, polityki monetarnej w dużej mierze. I to też, chodzi też o różnicę potencjału. Będziemy obserwować to, co dzieje się na froncie białorusko-rosyjskim. Michał Potocki, publicysta Dziennika Gazety Prawnej. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. Bogumił Husajnow, do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. Kultura to nie tylko wielka sztuka. To także formy naszego społecznego funkcjonowania. Kultura bycia i życia. I o tym właśnie traktują rozmowy z cyklu Kwadratura Kultury. Zapraszam do słuchania w poniedziałki o godzinie 22.10. Monika Małkowska. Autopromocja. To Polskie Radio 24. Zbliża się pierwsza. Egzamin ósmoklasisty na pewno się odbędzie, zapewnił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Od godziny 9 ponad 377 tysięcy uczniów będzie rozwiązywało zadania z języka polskiego. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do nauczycieli, aby na czas egzaminów zawiesili swój protest. Chcę bardzo gorąco poprosić nauczycieli o to, żeby egzaminy końcowe w szkołach podstawowych odbyły się bez żadnych zakłóceń. Powinniśmy mieć taką wspólną zasadę, że tam, gdzie chodzi o dobro młodzieży, dobro uczniów, to spory pomiędzy, nazwijmy to umownie, dorosłymi odkładamy na bok. Nie mogą zakłócić tego normalnego przebiegu egzaminów. Od poniedziałku w części szkół trwa strajk. To przez brak porozumienia między stroną rządową a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych w sprawie podwyżek płac w oświacie. Po świętach wielkanocnych ma ruszyć tak zwany okrągły stół o edukacji. To inicjatywa premiera Mateusza Morawieckiego, która ma wyznaczyć kierunki, w których powinien zmierzać polski system oświaty. Forum Związków Zawodowych i ZNP nie odrzucają tej propozycji. Mówią jednak, że termin jest bardzo odległy, a strajku nie planują zawiesić. Polska gospodarka ma dobre prognozy, powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. W ten sposób skomentował dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który podał, że mimo światowego spowolnienia gospodarka w Polsce ma w tym roku osiągnąć wzrost na poziomie 3,8%. Polska ma być najszybciej rozwijającym się krajem w regionie. To dobre dane dla Polski. One mówią nadal o niskim poziomie inflacji na poziomie 2% i mówią również o spadku poziomu bezrobocia do 3,6%. Określenie PKB naszego kraju na poziomie 3,8% oznacza wzrost o 0,3% w stosunku do prognozy z października. Pod względem prognozowanego tempa wzrostu Polskę wyprzedzają w Europie tylko Malta i Irlandia.
Na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück upamiętniono ofiary niemieckich zbrodni. W 74. rocznicę wkroczenia do KL Ravensbrück Armii Czerwonej były więźniarki i rodziny więzionych oddały hołd ponad 130 tysiącom kobiet osadzonych w obozie. Podczas uroczystości wiceprzewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück Hanna Nowakowska apelowała o podtrzymywanie pamięci o ofiarach totalitaryzmów. Staranie o przeciwdziałanie zapomnieniu, zakłamaniu i fałszowaniu historii wymaga naszej wspólnej wytrwałości. Pamięć o Ravensbrück musi pozostać pamięcią międzynarodową. Z tego miejsca mamy obowiązek ostrzegać. Z kolei premier Landu Brandenburgii Dietmar Woidke, oddając hołd ofiarom niemieckiej nazistowskiej polityki, podkreślał, że niewinni ludzie stracili życie w imię obłąkanej polityki. Chciano pomordować dziesiątki tysięcy ludzi poprzez głód, wycieńczenie, choroby, roboty przymusowe, eksperymenty medyczne oraz okrucieństwo. Wspólnie upamiętniamy te ofiary. W KL Ravensbrück Niemcy więzili ponad 130 tysięcy kobiet. Najliczniejszą grupą więźniarek były Polki. Ravensbrück, Witold Banach, Polskie Radio. W Warszawie odbył się 7. Orlen Warsaw Marathon. Zawodnicy wystartowali o godzinie 9 na Wybrzeżu Szczecińskim i biegli w kierunku mety na błoniach stadionu PGE Narodowy. 3, 2, 1! Wystartowało 5 tysięcy uczestników w maratonie. Jarosław Żurawski, rzecznik prasowy Orlen Warsaw Marathon. Na 10 km powyżej 10 tysięcy uczestników w maratonie wygrał Etiopczyk Bedzidża Regasa Mindaje z czasem 2:09:42. Bardzo dobry czas, jak warunki. W sensie troszeczkę wiało na trasie. A u pań wygrała Kenijka Sheila Dżerodzicz 2:26:06. To jest rekordem nowym trasy kobiet. Fajna trasa, fajna pogoda, wszystko na pewno. Była życiowa, była. No 2 minuty, czyli była fajna życiowa. Pierwszy raz bieg, pierwsze 10 km w życiu, 59 minut, więc jest super. No? Z żadnego jakiegoś takiego większego treningu, więc jesteśmy mega dumne. Wiadomo, że burzą się osoby, które mają problem z tym, że zablokowane są ulice, ale mimo wszystko jest to ogromna promocja dla miasta i warto coś takiego robić, gdyż te kilka dni w roku myślę, że aż tak wiele nie paraliżuje. Są endorfinki. W ramach Orlen Warsaw Marathon odbyły się również Mistrzostwa Polski w maratonie mężczyzn. Tytuł Mistrza Polski wywalczył 4. na mecie Marcin Chabowski. I czas na prognozę pogody. Noc pogodna i chłodna, na termometrach od minus 2 stopni w Białymstoku, 0 w Toruniu do 1 stopnia w Koszalinie. Poniedziałek słoneczny, większe zachmurzenia tylko na północy. Termometry wskażą od 7 stopni w Suwałkach do 13 we Wrocławiu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarach 5 minut po pierwszej. Powtórka programu. Vademekum wyborcze. Krzysztof Grzybowski, w naszym studiu profesor Tomasz Grzegorz Grossy, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, dziś chciałbym porozmawiać o Parlamencie Europejskim w sposób szczególny. Mniej o strukturach, mniej o znaczeniu, mniej o wpływie na to, jak wygląda Unia Europejska. Bardziej o tym, co Parlament Europejski w tej chwili potrafi podzielić, potrafi skłócić jego parlamentarzystów. Gdybyśmy mieli wymienić takie najważniejsze pola konfliktu, sporu, jakie w tej chwili toczą się wewnątrz Parlamentu Europejskiego, o czym należałoby w pierwszej kolejności wspomnieć? Do tej pory takim najważniejszym podziałem, zgodnie z pewną logiką parlamentarną, również występującą na poziomie narodowym, jest... tracą na znaczeniu, się zacierają, ale mniej więcej wiadomo, o co chodzi. Przepraszam, a na ile rzeczywiście te podziały, na które moglibyśmy patrzeć poprzez przynależność do frakcji, one rzeczywiście oddają światopogląd, poglądy poszczególnych europosłów, poszczególnych partii narodowych, które mają swój mandat w Europarlamencie? No bo wystarczy podać prosty przykład. Prawo i Sprawiedliwość jest we frakcji eurosceptyków, no wydawałoby się ideowo im bardzo bliski Fidesz, jest w Partii Ludowej, siedząc obok PSL-u i Platformy Obywatelskiej. Jest to prawda, że jak się przyglądamy w szczegółach, to jest tutaj wiele niekonsekwencji. Też naukowcy zwracali uwagę, że PSL w sensie programu europejskiego tak naprawdę jest bliżej nie Platformy, tylko PiS-u. Może to się pod wpływem lat, ostatnich lat nieco zmieniło, ale
na samym, jeszcze kilka lat temu to ewidentnie ten elektorat wiejski PSL-u, on pod względem pewnego takiego też eurosceptycyzmu, bardziej konserwatywnego podejścia, on był bliżej PiS-u niż taki bardziej, zdecydowanie bardziej liberalnej Platformie Obywatelskiej. A mimo wszystko jakby zupełnie inna racjonalność, zupełnie inna logika wynikająca tak naprawdę z utworzenia koalicji. Nie logika, tylko logika. Czy Polacy to czy kiedykolwiek nauczą po polsku ładnie mówić, a przynajmniej normalnie. Europejskim. Natomiast chciałem tylko jeszcze dokończyć, że rzeczywiście ten podział klasyczny... Nie chcę teraz Twittera, bo będzie mi święty spokój. Podział na lewicę i prawicę. Ale w parlamencie europejskim on się tym bardziej zaciera, dlatego że musimy wziąć prosty fakt pod uwagę. Największa frakcja prawicowa, czyli Europejska Partia Ludowa oraz największa frakcja lewicowa, czyli socjaliści. Oni od wielu kadencji, czy przez wiele kadencji parlamentu, czyli od wielu lat, tworzyły tak naprawdę większość, a więc tym samym zbliżały swój program, czyli powodowały, że ta różnica naturalna między lewicą a prawicą, które powinny stać w pewnej opozycji, się zacierała, bo oni po prostu tworząc jak gdyby pewną koalicję, byśmy tak powiedzieli, wewnątrz parlamentu w naturalny sposób ten podział zacierali. Ale czy to nie jest dokładnie ta sama tendencja, ten sam proces, który jeszcze kilka lat temu mogliśmy obserwować w zachodniej Europie, gdzie tak naprawdę te różnice ideowe pomiędzy partiami wcześniej nazywanymi chadeckimi czy też socjaldemokratycznymi, one tak naprawdę kompletnie się zniwelowały. Znaczy w pewnym momencie ciężko było po programach, po poglądach stwierdzić, która partia jest którą. To prawda, że zmieniały się rządy, pomimo że się odbywały wybory, ale tak naprawdę program pozostawał niemalże podobny. Zmieniały się pewne akcenty być może, ale wyborcy nie odczuwali jakiejś radykalnej zmiany. To wynika oczywiście z wielu różnych przyczyn, o których tutaj nie będę... Radio, Conchita, Radio, Conchita, Radio Conchita, które o nic się nie pyta. Radio, o Conchita, być albo być, pytania dwa. Tu katolicka Polska, a te nowe ugrupowania, które najczęściej są radio, radio, ach tu radio, 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 te ugrupowania, które bardzo twardo stawiają sprawę uczestniczenia, bycia częścią Unii Europejskiej, ale na zasadach ze zmienionymi strukturami, być może ze zmienioną wizją tego, czym Unia Europejska ma być. No, to są jednak dwa zupełnie różne spojrzenia, a mimo to utożsamiamy bardzo często te ugrupowania, te partie. Zgadzam się całkowicie. Nie zawsze tak zwani eurosceptycy są za wyjściem z Unii Europejskiej albo za rozwiązaniem Unii Europejskiej. Czasami po prostu mają inny program na rozwój integracji europejskiej. Inaczej chcieliby poukładać tą Europę niż wcześniejsze czy dotychczasowe elity. I to jest jakby ten podział, który staje się coraz bardziej widoczny. I on jest też widoczny z polskiej perspektywy w trakcie tej kampanii do Parlamentu Europejskiego. Ale on jest widoczny we wszystkich państwach członkowskich, bo te stare elity, nazwijmy, czy dotychczasowe elity, z tym dotychczasowym programem takiej tradycyjnej integracji, rozwoju integracji europejskiej, jest coraz konfrontowany właśnie z tymi nowymi ugrupowaniami, które chcą zasadniczej reformy czy zmiany procesów integracyjnych, bo zdaniem właśnie tych ugrupowań to jest ratunek dla Europy. Nie podążanie tym samym szlakiem, który coraz bardziej jak gdyby prowadzi Europę od kryzysu do kryzysu. Tylko trzeba zmienić szlak, żeby po prostu lepiej odpowiadać na te kryzysy i lub ich po prostu unikać. One pana zdaniem
rzeczywiście doprowadzą do po wyborach do tego, że skład, struktura Parlamentu Europejskiego ulegnie no, diametralnej zmianie? Znaczy tutaj jest, większość sondaży zapowiada po pierwsze zmianę w postaci tego, że dotychczasowe ugrupowania, te stare elity, nazwijmy to, w tym również Europejska Partia Ludowa i socjaliści, którzy do tej pory dzierżyli władzę w parlamencie, oni mocno uszczuplą swoje posiadanie swoich mandatów. Ale możliwe jest to, że stracą większość. Tak. Wszyscy, większość, zdecydowana większość prognoz przewiduje, że stracą większość, czyli będą musieli się posiłkować kolejną frakcją, żeby w dalszym ciągu mieć większość. Stracą jakby ilość mandatów, ale to nie znaczy, że w porównaniu do tych nowych ugrupowań będą stracą przewagę, bo chociaż te nowe ugrupowania, tak zwane eurosceptyczne, one uzyskają zwiększą stan posiadania mandatu w stosunku do tego, co mają obecnie, to jednak nie zwiększą na tyle, żeby wyprzedzić całą resztę. Ale to jeszcze jedna kwestia. Na ile w takim razie te nowe siły, które pojawią się w Parlamencie Europejskim, albo no, te siły, które do tej pory miały jakąś symboliczną reprezentację, a teraz będą dużo mocniejsze, na ile najprawdopodobniej one się wpiszą w tych obecnie istniejących frakcjach, no a na ile większa reprezentacja oznacza, że być może jakieś frakcje, które staną się z tych wszystkich ugrupowań, które myślą inaczej od dotychczasowych elit. Różnice ideowe pomiędzy nimi są zbyt duże? Ja właśnie, znaczy, tutaj się to rozgrywa na dwóch poziomach. Po pierwsze, jest rzeczywiście taka rzecz, że są te elity podzielone na, chociaż to są wszystko nowe frakcje i frakcje o takim profilu eurosceptycznym, to nadal są wśród nich ugrupowania bardziej lewicowe, bardziej prawicowe, tak jak Ruch Pięciu Gwiazd i Liga, dawna Liga Północna z tego samego kraju. Obie eurosceptyczne, obie nowe, w dużym stopniu zasilą właśnie te szeregi, nazwijmy to, tych formacji inaczej myślących o Unii Europejskiej, ale one są też podzielone pod względem ideowym i chociaż utworzą we Włoszech ten sam rząd, to jednak w Parlamencie Europejskim pójdą prawdopodobnie do innych frakcji. Ale czy w takim razie możliwy jest scenariusz, że w Parlamencie Europejskim pojawią się, chociaż mówię oczywiście w sposób nie do końca precyzyjny, bo przecież eurosceptycy już funkcjonują w Parlamencie Europejskim, ale że pojawią się eurosceptycy być może po dwóch skrzydłach Europarlamentu, to znaczy zarówno po prawej stronie, jak i to byłoby jakiś chyba nowy po lewej stronie? Tak jest. Oczywiście z tym zjawiskiem też mamy do czynienia. To znaczy są lewicowe w tej chwili ugrupowania w parlamencie, które można nazwać eurosceptycznymi. No ale one nie odgrywają chyba w tej chwili znaczącej roli. Jak gdyby to jest układ w Parlamencie Europejskim, jeśli chodzi właśnie o te główne partie czy proeuropejskie, a mainstream polega na tym, że szeroki środek okupują dotychczasowi euroentuzjaści, a po obu stronach politycznego spektrum, czyli na lewicy i na prawicy, te partie skrajne są jednocześnie znacznie bardziej eurosceptyczne niż ten mainstream. I ten układ, rozumiem, może pozostać podobnie rozrysowany, z tym tylko, że po prawej i po lewej stronie, po eurowyborach, no, ten nacisk, ta siła będzie o wiele znaczniejsza. Tak, jak gdyby poszerzy się ten margines po dwóch skrajnościach, skurczy się ten środek. Środek w dalszym ciągu będzie miał przewagę, ale będzie ta przewaga znacznie mniejsza. Jedyną partią, która w sondażach i w prognozach prawdopodobnie zyska, niewiele, ale zyska, jeśli chodzi o te partie mainstreamowe, to jest partia ALDE, czyli liberałów, dlatego że tam być może, to też jeszcze nie jest pewne, Zieloni. Ale to jest akurat mała frakcja, która nie ma większego znaczenia. Natomiast to ALDE, to ugrupowanie liberalne, ono prawdopodobnie będzie dopełniało sojusz chadeków i socjalistów, który, tak jak wcześniej powiedziałem, straci większość. I to straci większość po raz pierwszy od wielu kadencji. To panie profesorze, skoro rozmawiamy o tych podziałach, które możemy obserwować w
w Parlamencie Europejskim. No to teraz od tych podziałów narodowych, frakcyjnych chciałbym dojść do podziałów tematycznych, to znaczy tych zjawisk, tych tematów, tych problemów, które najmocniej w tej chwili dzielą Parlament Europejski. To nadal będą uchodźcy, to nadal będzie na przykład z naszego punktu widzenia bardzo istotne, jak między innymi Nord Stream 2, pracownicy delegowani, czy na przykład usługi transportowe. O czym należałoby tu wspomnieć też w pierwszej kolejności? No oczywiście te wszystkie tematy są, pokazują, że te podziały w parlamencie są czasami różne w zależności od kwestii. Dlatego, że w niektórych sprawach na przykład nie dzielą się partie na, nazwijmy to, lewicę, prawicę, albo nawet na eurosceptyków lub euroentuzjastów. Wracamy do bloków narodowych. Tylko one się na przykład dzielą na Europę Zachodnią, Europę Środkową. Tak jak w przypadku pracowników delegowanych. No tu chyba ten podział rzeczywiście był najbardziej zarysowany. Tak, bo to jest zresztą pewien fenomen i bardzo duża rzadkość. Niestety, w przypadku polskich eurodeputowanych, bo my jesteśmy podzieleni jakby dodatkowo przez sprawy krajowe i to, jak te sprawy krajowe są powiązane z konfliktem polsko-europejskim, tak, między Warszawą a Brukselą. Więc to powoduje, że ta współpraca w ramach, nazwijmy to, polskiego koła w Parlamencie Europejskim, kiedyś była taka instytucja, no w tej chwili praktycznie biorąc nie istnieje. Ale właśnie, jeśli chodzi o tych pracowników delegowanych, o których pan wspomniał, to spór był tak intensywny pomiędzy Europą Środkową a Europą Zachodnią, tak wyraźne różnice interesów gospodarczych i społecznych, że pomimo tego, jakie są między Polakami różnice, wszyscy w zasadzie polscy eurodeputowani w ostatnich dniach starali się bronić jakby zgodnej z polskimi interesami wersji tej dyrektywy. A panie profesorze, na ile to będzie nadużycie, jeżeli zapytam w ten sposób, gdy pojawia się rzeczywiście bardzo palący problem, problem bardzo mocno dzielący całą Unię Europejską, to za każdym razem ewidentnie widać, że na drugi plan schodzą podziały frakcyjne, na pierwszy plan wysuwają się podziały krajowe, czy też podziały między Zachód Europy, Wschód Europy. Więc tutaj jeszcze nie, o tym rzeczywiście tak zbyt wiele nie mówiliśmy, bo niezależnie od tych dwóch wiodących podziałów, czyli lewica, prawica z jednej strony, a po drugie eurosceptycy lub ugrupowania proeuropejskie, to jeszcze jest trzeci podział, który od czasu do czasu ma duże znaczenie, czyli podziały między narodami. Tak, bo tak naprawdę podział między Europą Zachodnią a Europą Środkową, to jest właśnie tak, że się po prostu państwa blokują, tak? Bo interes narodowy w tym momencie jest ważniejszy niż na przykład podziały na lewicę, prawicę albo jakieś inne. I od czasu do czasu tak jest. Pojawiają się takie tematy, które dotyczą pewnej wspólnej definicji interesu narodowego i ci eurodeputowani na przykład z Polski, ale też z Niemiec czy z Francji działają jak jeden mąż, pomimo wszystkich różnic partyjnych czy frakcyjnych. I teraz w ogóle są całe badania na temat Parlamentu Europejskiego prowadzone. Czy bardziej liczą się podziały frakcyjne i czy frakcja rządzi głosami, czy bardziej rządzi stolica, partia narodowa tymi głosami. I jaka jest odpowiedź na to pytanie? Że w sprawach mniej istotnych rządzi frakcja, a w sprawach bardzo istotnych, szczególnie z punktu widzenia wyborów krajowych, partia narodowa wpływa na głosowanie swoich eurodeputowań bez względu na to, jakie są barwy frakcyjne. Profesor Tomasz Grzegorz Grossy, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Powtórka programu. Witamy w kolejnym programie z cyklu Konfrontacji Idei. Moim dzisiejszym gościem w Warszawie jest przerwał moją wspaniałą, rozwijającą karierę.
A ja nie wiem. Szeryf, potem w ramach dziennikarz zweryfikowanych pozytywnie czy negatywnie, już nie wiem jak to się tam nazywał w ówczesnej nomenklaturze, wróciłam właśnie, żeby nie wchodzić dwa razy do tej samej rzeki, do jedynki, czyli tutaj na Malczewskiego. Tego gmachu, w którym siedzimy teraz, tego studia jeszcze nie było, więc w tym starym gmachu. I tam, ale już długo nie pracowałam, chyba jakieś 3 lata. W każdym razie raczej byłam z tamtej strony mikrofonu, aniżeli jako osoba, z którą się rozmawia, więc to jest nietypowa dla mnie. No, mnie się czasami zdarza tutaj w tym studiu i w tym programie też rozmawiać z dziennikarzami, też jest odwrócenie roli. Jakiś czas temu u mnie Bronisław Wilczeń, zazwyczaj jest odwrotnie, on mnie o coś pyta, a ja się staram wytłumaczyć, ale rozmawiamy zazwyczaj tutaj o sprawach, no właśnie, bardziej kultury, filozofii, czasami oczywiście polityki, bo ten program jest również nadawany, nagrywany, czasami nadawany z Strasburga czy z Brukseli. A myśmy się właśnie niedawno widzieli w Brukseli, w takim cyklu spotkań dotyczących kultury, spotkania z polskimi twórcami. Pani właśnie nas odwiedziła, żeby poznać o pani twórczości. No i w zasadzie chciałem tę rozmowę kontynuować, ale bo pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, że no, w pani twórczości jest też taki wątek trochę tęsknoty za Zachodem. To w metrze chyba jest wyraźnie w tym. To libretto chyba o tym mówi, prawda, że jest taka, gdzieś to był początek lat 90. wszyscy marzyliśmy o tym pięknym, kolorowym świecie i o tym jest, w zasadzie o tym marzeniu jest to, jest to, ten musical, prawda? No, muzyka tak, to prawda, jest coś takiego, no Polska tak długo była wyrzucona poza nawias Europy, że jak się skończył ten okres komunizmu, to oczywiście wszyscy mieli te marzenia, które potem się okazały może trochę złudzeniami. Wydawało się, że to jest wielkie, że to pamiętam te polityki. Polska wraca do Europy, no nie, jak to wraca, przecież Polska zawsze była w Europie, więc nie może do niej wracać, ale z drugiej strony byliśmy... Teraz się nawet pojawiają, że wychodzimy z Europy. Teraz... To wszystko jest względne, Pana mówi. Wszystko względne. Właśnie, no, bo no, może to jest takie raczej skrót myślowy, bo nie to zależy, że no, nie z Unii Europejskiej można wyjść, można do niej wejść, nie wchodzić, wyjść, ale z Europy się wyjść nie da, jak się w niej jest, po prostu geopolitycznie. Ale okazuje się właśnie, że przez to zacofanie, w które nas Europa jakby nie było, spędziła trochę przez wojnę drugą światową, potem przez tę straszną... rezerwę, jaką państwa zachodnie wykazały w stosunku do Polski między innymi, jakby umywając ręce wobec tego nowego podziału po Jałcie. No, w każdym razie to były takie rozwianie złudzeń pomieszane z jednak marzeniami, że my do tej Europy należymy i do niej ponownie wstępujemy, skoro trzeba przejść ten proces wstąpienia, no to były te marzenia. Ale czy one się zrealizowały? Czy one się zrealizowały? Nie wiem. No w każdym razie ja miałam takie odczucie, zawsze mam takie odczucie, ja nie za często wyjeżdżam za granicę, muszę powiedzieć. A jeżeli to raczej kiedyś z dziećmi bardziej do kurortów, tak, niż do takich centrów europejskich, więc nie jestem taką bywalczynią wielkich miast europejskich. I teraz przy okazji tej wizyty w Brukseli, o której pan wspominał, która była, no to było bardzo miłe, że zostałam zaproszona, bowiem jacy goście tam bywają, więc to był dla mnie niewątpliwie i zaszczyt, i wielka przyjemność, i w ogóle atmosfera tego domu polskiego, w którym to się odbywało. Tak, jest to, też... jest dom Polski Wschodni. Dom Polski Wschodni, tak. Też... Na końcu było małe przyjęcie, gdzie podawaliśmy wina podkarpackie. Tak, tak, tak. Polskie produkty tam promować. I byłam zaskoczona, że dużo bardzo ludzi przyszło, że cała sala była wypełniona, że jakoś to było dobrze przyjęte, więc to było taki bardzo miły polski akcent, ale generalnie rzecz biorąc, ja się określam,
że jestem prowincjuszka właściwie przez ten cała Europa składa się z prowincji. To prawda. Ale Bruksela może tym się różni od innych miast europejskich, stolic, że tam jest bardzo duża, to co wpada w oczy najpierw, to jest bardzo duża ilość mężczyzn z małymi walizeczkami. To są europarlamentarzyści, pracujący w europarlamencie. Jacyś piźnięci. To bardzo duża jest liczba urzędnicy. I poza tym właśnie w tym centrum blisko tych wszystkich budowli parlamentu, tak nie za bardzo widać, na czym polega życie prawdziwe w Brukseli jako stolicy. To myślę jest tajemnicze i ukryte, przynajmniej dla mnie nie odkryło swojej odkrycia. Tam w zasadzie nie ma belgów, muszę powiedzieć, że spotkać się tubylca, latarca, tego mieszkańca jest bardzo trudno, tam w tej dzielnicy europejskiej, to rzeczywiście tam życie się toczy.